ale to już było. Choć tyle się zdarzyło, to do przodu wciąż wyrywa głupie serce. Ale to już było. Znikło gdzieś za nami. Serdecznie witamy na dzisiejszej uroczystości panią dyrektor Aldonę Sobie. Panią dyrektor Katarzynę Waszczyńską. Pana dziekana doktora Tomasza Marcysiaka. Przedstawicieli Rady Rodziców. Nauczycieli, wychowawców, rodziców, wszystkie osoby zaproszone oraz Was, drogie koleżanki i koledzy. Baczność. Począć sztandarowy sztandar wprowadzić. Przede wszystkim Was, drodzy absolwenci ósemki. Za chwilę jeszcze kolejny historyczny moment. Rozdanie świadectw ukończenia szkoły następnemu pokoleniu. Dziękujemy. Prosimy o zabranie głosu przewodniczącą Rady Rodziców, panią Katarzynę Kurowską. Drodzy absolwenci 8 liceum ogólnokształcącego. Zakończyliście jeden z etapów w Waszym życiu, uzyskaliście średnie wykształcenie. Czas spędzony w murach tej szkoły pozostanie w Waszej pamięci na zawsze. Był to czas nie tylko nauki, ale również rozwijania Waszych zainteresowań, talentów, przyjaźni, poznawania siebie i budowania własnych. Prosimy o zabranie głosu pana dziekana doktora Tomasza Marcysiaka. Dzień dobry, szanowni pedagodzy, szanowni rodzice, no i wy, drodzy absolwenci. Bardzo się cieszę, chciałbym najpierw podziękować, że zechcieliście skorzystać z naszego zaproszenia i właśnie w murach naszej uczelni obchodzić ten wyjątkowy dla Was dzień. Po drugie, chciałem powiedzieć, że jestem pod ogromnym, naprawdę szczerym, ogromnym wrażeniem występu, który mieliśmy okazję tutaj wszyscy obejrzeć. Uczestniczyłem w wielu zakończeniach roku i akademickiego, i szkolnego, i takiego, z takim profesjonalizmem przeprowadzonego spektaklu naprawdę nigdy nie widziałem. Ogromne moje słowa uznania i myślę, że jeszcze raz należą się dla artystów. Wielkie brawo. Chciałbym zaprosić tutaj do nas pana Patryka Maciejewskiego, który był zechciał przyjąć wyrazy uznania za bardzo dobre wyniki w nauce w szkole średniej oraz życzenia dalszych sukcesów w przyszłej edukacji. Panią Ryszardę i pana Romana.
I zapraszam również Mateusza Kasinowicza. Z wyróżnieniem nagród oraz listów gratulacyjnych dla rodziców. Poprosimy Beatę Górską oraz rodziców pana Agnieszka i pana Irena. Thank you.
Stanisława Karecka. Waszą edukację, czyli dla Waszych rodziców. Szczególne podziękowania należą się przewodniczącej Rady Rodziców, która była z Wami i z nami na każdej uroczystości, która zawsze dodawała Wam otuchy, która po prostu była jak kolejna mama w takiej dużej rodzinie. Pan Kasiu, poprosimy. Przykro, że to dzisiaj jest takie ostatnie moje oficjalne wystąpienie. Chciałam Państwu wszystkim serdecznie podziękować. Dziękuję. Z Rady Rodziców, nie wiem czy jest, ale mam nadzieję, pani Katarzyna Głowska. Jeśli nie, to pewnie córkę poprosimy już przy okazji świata. I jeszcze kolejne wyróżnienia, tym razem za udział w życiu artystycznym szkoły. Doskonale znacie zespół pani Michałsa. I to są ci, na których zawsze możemy liczyć, że naszą duszę wesprą miłym, wspaniałym słowem, piosenką. Dla Aleksandry Bóg za Elżbietę Kawecką. Po raz kolejny poproszę Mateusza Kasinowicza.
dla ciebie byłem gotów kilo wiśni zjeść z pestkami ja. Tak tylko ja. Teraz kiedy cię spotykam, mówisz mi, że się nie znamy, czy to ładnie tak. Nie ujawniali swoich talentów, ale
Zdobyli się, zdecydowali i bardzo mi dzisiaj dziękuję. Szanowna dyrekcja, drodzy nauczyciele, koleżanki i koledzy. Nasza obecność w tym miejscu niewątpliwie wiąże się z pożegnaniem. Wszyscy wiemy, że 3 lata szczególnie utkwią w naszej pamięci. Ze względu na wiedzę, jaką wynosimy, na ludzi, których poznaliśmy i pomoc, jak i doświadczyliśmy. Wiemy również, że przed nami tylko finał w szkoły średniej, matura. Z tego miejsca chcielibyśmy podziękować pani dyrektor i panu dyrektorowi. Dziękujemy wam za to, że zawsze pomagaliście nam nie tylko w sprawach niezwykle ważnych, ale również w tych mniej istotnych, które nieraz zaprzątały nasze głowy. Dziękujemy nauczycielom za pomoc w ciężkich momentach i poświęcony nam czas podczas naszych wzlotów i upadków. Od pierwszego dnia pobytu w ósemce byliście z nami, wskazując nam właściwą drogę i pomagając odnaleźć się w nowej, licealnej rzeczywistości. Dziękujemy za porozumiałość, gdy to po raz kolejny zgłaszaliśmy nieprzygotowania, szczególnie w okresie 18 imprez. Dziękujemy wychowawcy za trud włożony w nasze wychowanie i za czas poświęcony na poszerzanie naszej wiedzy. Jesteśmy wdzięczni za matczyno ojcowskie rady, za to, że zawsze mogliśmy się do was zwrócić w 100%, wiedząc, że nam pomożecie. Wiedzcie, że byliście nieraz naszym jedynym drogowskazem, pomagającym dotrzeć do wyznaczonego przez nas celu. Doskonale pamiętamy pierwsze dzwony, pierwsze znajomości i przyjaźnie. Dziś jednak musimy pożegnać się z ósemką, zaczynamy bowiem nowy etap w życiu, który niesie za sobą pewien strach i niepewność. Wiemy jednak, że dzięki temu, co spotkało nas w tej szkole, możemy dumnie w ten etap wkroczyć. Zawsze będziemy o was pamiętać i nigdy nie zapomnimy o tym, co tu przeszliśmy. Dziękuję. A też na koniec mamy dla naszych kolegów nauczycieli drobną Nie, nie, nie.
Jezusem, śpiewali jako ostatni raz jako uczniowie naszej szkoły. Pani Marysiu, choć tyle się stało.